Ile razy na boisku zażarła cię presja? Ile razy było tak, że potrafiłeś coś zrobić znakomicie podczas treningu, a gdy przychodził mecz, spalałeś się? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak pozbyć się presji na boisku i jak sobie z nią poradzić, serdecznie cię proszę, kontynuuj oglądanie tego materiału do samego końca. Jesteś gotowy? Lecimy! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny, a to jest mentalna liga mistrzów, której poprzez trening mentalny pokazuje, jak w prosty sposób ogarnąć swoją głowę na boisku i poza nim. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ważny odcinek, o który długo, długo mnie prosiliście. Natomiast, zanim przejdziemy do tego, jakże ważnego tematu, serdecznie Was proszę, kto nowy, zostawiajcie subskrypcję i pamiętajcie o dzwonku, żeby żaden materiał Was nie ominął, który dodaję regularnie dwa razy w tygodniu. I tak samo serdecznie Was proszę, zostawcie łapkę w górę, bo to mega mnie napędza i motywuje do tego, aby nagrywać dla Was jeszcze więcej takich super odcinków. Dlatego, moi drodzy, lecimy od razu z tematem jakże ważny temat, którym jest Właśnie to, żeby poradzić sobie z presją, którą tak często i uwaga, sami na siebie nakładacie. Bo o co chodzi z tą presją? Bardzo często słyszę u zawodników coś takiego, że gdy on wychodzi na e, boisko, na mecz, nawet niekiedy na trening, odczuwa niesłychaną presję. Boi się popełnić błędu, boi się, że trener na niego nakrzycze. A co, jak koledzy e, coś na niego powiedzą, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy bardzo dużo, dużo tutaj przyczyn wymieniać. Na razie dzisiaj chcę wam dać jedną podstawową wskazówkę których ja absolutnie zawsze zaczynam z zawodnikami moimi na treningach mentalnych, bo jest to absolutny fundament, basic podstawa, bez której nie da się grać na pełnym luzie na boisku i dlatego tą wskazówkę chcę wam dzisiaj dać, chcę się nią z wami podzielić, bo moi drodzy, zobaczcie sami. Poznamy dzisiaj dwa niesamowite słowa, od których w głównej mierze będzie zależał albo luz, albo maksymalne spięcie poprzez presję na boisku. I teraz tymi słowami, dwoma, których musimy rozważnie używać, jest po pierwsze chcę, po drugie muszę. Zobaczcie, jak często tych słów się używa, ale. Znacznie częściej zawodnicy, ci, którzy mają problem z presją, używają właśnie muszę. Zobaczcie, jak to wygląda. Muszę iść na trening, muszę dzisiaj strzelić pięć bramek, muszę, 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 muszę. Cały czas nakładanie na siebie wyimaginowanego obowiązku, że coś ktoś na nas nakłada. Zobaczcie, skąd się bierze słowo muszę. Słowo muszę, jakbyśmy trochę je bardziej rozwinęli, jest od słowa zmuszać. Zobaczcie. Jakie macie podejście, gdy ktoś każe wam coś zrobić? Musisz posprzątać pokój, musisz przeczytać tą lekturę, musisz to zrobić. W ogóle nie ma ambicji do tego, żeby to zrobić, bo tysiąc razy więcej chęci i nastawienia mamy właśnie wtedy, gdy chcemy coś zrobić. I dlatego tak mądrze i ważne jest to, żeby adekwatnie używać tych dwóch słów. Zobaczcie teraz porównanie zawodnika, który używa słów chce. Chcę wyjść na trening, chcę strzelić świetną bramkę, chcę wygrać ten mecz, chcę być mega pewny siebie. Zobaczcie, gdy wypowiadamy to słowo chcę, od razu pojawia się uśmiech na twarzy, od razu jest ambicja, chęć do działania, bo to jest nasza decyzja, że my chcemy to zrobić. I dlatego to jest tak istotne. I teraz moi drodzy, zobaczcie sami. Jeśli właściwie będziecie używać tych słów proszę bardzo. Wtedy od razu dużo lepszy luz się pojawia. A dla porównania zawodnik, który cały czas mówi: "Muszę to zrobić", zobaczcie. Jego całe ciało się spina, on się zamyka. "Muszę to zrobić, muszę dzisiaj strzelić bramkę, muszę dzisiaj pokazać się z genialnej strony. Muszę, muszę, muszę." Jego cały organizm, umysł, mięśnie się spinają, bo on nakłada coś na siebie, że jeśli tego nie zrobi, to będzie masakra, będzie przesrane, będzie przekichane. A ten zawodnik, który chce to zrobić, podchodzi do tego z tym, co najważniejsze w piłce, Nożnej, czyli z radością, z uśmiechem na twarzy, bo robi to co kocha. I to jest tutaj absolutny klucz i fundament treningu mentalnego, od którego musimy zacząć, jeśli chcecie wyjść na pełnym luzie na boisku. I dlatego to jest tak ważne. I teraz, kochani, zobaczcie. Trening mentalny jest niesamowitą rzeczą, ale tak istotne jest to i ważne, żeby używać go w mądry i właściwy sposób. Zobaczcie, jeśli ktoś jest ambitny i się naogląda mnóstwo filmików motywacyjnych, których nie do końca można zastosować w każdym, że tak powiem, działaniu, to zobaczcie, ktoś ogląda, musisz działać na 1000%, musisz zapierdzielać, musisz to robić, musisz, musisz. Wiele filmików z różnych dziedzin motywacyjnych, zobaczcie, zarówno słowo muszę, jak i słowo chcę, jest cholernie ważne, ale najważniejsze jest tutaj to, żeby używać go adekwatnie do sytuacji. Kiedyś skupimy się na słowie ja muszę, jak możemy je rozwinąć, jak właściwie je wkomponowywać, Właśnie w wasz dzień, w wasze sytuacje, kiedy czasem są sytuacje, gdy możemy wykorzystać, a powiem Wam więcej, nawet powinniśmy dać słowo muszę, ale na pewno nie, gdy odnosi się to do sytuacji stresogennych, czyli często, gdy wychodzicie na mecz, na ważny trening, to wtedy całkowicie musimy i chcemy dwa słowa w jednym odciąć. Tą presję, którą sami wyimaginowanie wkładacie na siebie. Dlatego, jeśli mówimy o meczu, o ważnych treningach, totalnie usuwamy słowo muszę. Tak naprawdę, wy nic nie musicie. Zobaczcie, ktoś wam każe wyjść na trening, musicie strzelać bramki, jak co, to świat się zawali, trener was wyrzuci? Nie, totalnie bzdura. Dlatego, zobaczcie, przypomnijcie sobie przed wyjściem, czy to na mecz, czy na trening, najważniejszą kwestię. Dlaczego wychodzicie na boisko? I tutaj zawsze ma padać najważniejsza odpowiedź ze wszystkich, czyli dlatego, że to kochacie ponad wszystko, sprawia wam to radochę, frajdę, cieszy was to na maksa i chcecie to robić. I wtedy, jak do tego podejdziecie, chce wyjść na trening, chce dać siebie dzisiaj 1000%, chce się pokazać super strony, automatycznie, nie dość, że pojawia się większy luz, to totalnie macie. Pełną głowę spokoju, bo wiecie, że Wy z przyjemnością wychodzicie na ten trening. I to jest na dzisiaj najważniejsza kwestia, którą chcę Wam przekazać, dlatego serdecznie Was proszę: zastosujcie ją od razu, od najbliższego treningu, żebyście wypowiadali przed treningiem, gdy się nastawiacie mentalnie do tego treningu, bo nastawienie mentalne jest fundamentem, żeby grać na swoim najwyższym poziomie. Nastawiajcie się właśnie poprzez słowo chcę. Chcę wyjść na ten trening, chcę się pokazać super strony, chcę dać siebie 1000%. Totalnie, jeśli chodzi o treningi i mecze, wypieprzamy słowo muszę jest to tutaj na chwilę obecną totalnie niepotrzebne. Gdy będziemy rozmawiali o kwestii motywacji, mm, zmuszenia się w niektórych aspektach do działania, wtedy będziemy rozważać to słowo, ale to jest temat na całkiem inny odcinek Mentalnej Ligi Mistrzów. Dlatego moi drodzy zacznijcie już teraz, bo wiem jak bardzo dużo wniesie ta wskazówka do Waszego życia. Dlatego moi drodzy, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć na temat niesamowitego treningu mentalnego i potęgi, jaka płynie z naszego umysłu, serdecznie i gorąco zachęcam Was do zerknięcia na www.antonimielski.com. Tam macie wszystkie moje pięć książek na temat treningu mentalnego i przygotowania dietetycznego piłkarzy. Bardzo dużo wiedzy, napisanej w mega, mega prosty i ciekawy sposób, dokładnie tak w prosty sposób, jak teraz do Ciebie to mówię. Więc jeśli tylko masz ochotę zobaczyć, jakie niesamowite książki czekają, serdecznie Cię zapraszam na stronę. I pamiętaj, że przy zamówieniu całego zestawu jest darmowa dostawa i tak samo to, co najważniejsze. Nie trzeba płacić przez stronę, bo można zapłacić w gotówce kurierowi przy odbiorze. Dlatego, jeśli tylko masz ochotę, serdecznie Cię zapraszam. Zerknij na stronę, znajdziesz na pewno coś tam dla siebie, co bardzo Ci pomoże podnieść Twój mental na najwyższy poziom. Dlatego, jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz takich więcej, serdecznie Cię proszę, zostaw łapkę w górę, bo to mega motywuje i zostaw komentarz, jeśli podobał Ci się ten odcinek to bardzo mnie napędza i wiem że jesteś i mam za kogo to tworzyć. Dlatego mega serdecznie dzięki ci za dzisiaj super odcinek i nie mogę się doczekać kolejnego odcinka Mentalnej Ligi Mistrzów. Także do zobaczenia jak najszybciej. W takim razie co? Lecimy po marzenia. 3 2 1. Lecimy po marzenia. Liga Mistrzów czeka. Trzyma się. Cześć.